Witam was wszystkich z tej strony Katakua, to kolejny odcinek z fuzji Pokémonów. Dzisiejszy top 10 będzie dotyczyć ciekawych fuzji IV i ewolucji tego Pokémona. Temat na ten odcinek zaproponowała mi dwójka moich Potionów z nickami Xavier22 i Gabrysia Jankowska, także wielkie dzięki za propozycję. I jeszcze widziałem, że wiele osób chciało najobrzydliwsze fuzje Pokémonów, ale niestety jakoś nie umiem dobrać fuzji, więc jak na razie obrzydliwych fuzji nie będzie. A ja już nie przedłużam i zapraszam was na odcinek. Na miejscu 10 mamy fuzję IV i Kakuny, przez co wychodzi nam Kagif. Czy coś takiego, Kakfi bardziej. I jest to IV, który wygląda jakby miał nałożony jakiś hełm lub w przypadku Artu maskę. Oczywiście jest to twarz Kakuny, ale wygląda dosyć ciekawie. Na miejscu 9 znajduje się fuzja Weezinga i IV, przez co wychodzi nam Weezwee. No i jest to taki dosyć nieszczęśliwy IV, no bo wiadomo, twarz Weezinga, ale tak w sumie to ja mu się nie dziwię, bo został sfuzjowany chyba z najbardziej śmierdzącym Pokémonem, jaki istnieje. No może poza Trabiszem, ale to już jest Pokémon śmieć, co mówi samo za siebie. Na miejscu 8 mamy fuzję IV i Bryxenat, przez co wychodzi nam Bryxvee. I jest to IV z umaszczeniem Bryxena i jego kijkiem włożonym w ogon, jak to ten Pokémon zwykle nosi. Można jeszcze dodać, że jest naprawdę słodki. Na miejscu 7 mamy fuzję Cubona i IV, przez co wychodzi nam Cubee. Prawie jak Cubee z Naruto, chociaż już miałem się nie śmiać z nawet, także no. I jest to tak w sumie zwyczajny IV, tylko że z czaszką Cubona, co mnie w nim najbardziej urzekło. Na miejscu 6 mamy połączenie Umbreona i Sandslasha, przez co wychodzi nam Umbslash. I w sumie art może nie zaskakuje, bo wygląda jak zwykły Umbreon z elementami Sandslasha, ale według mnie sama fuzja jest naprawdę ciekawa. Na miejscu 5 mamy fuzję Sylveon i Mawile, przez co wychodzi nam Sylveon. I przy tej fuzji jest to sama sytuacja co przy miejscu 6. Czyli jest to tylko Sylveon z elementami Malwaya, a właściwie to tylko z jej charakterystycznymi szczękami, ale sama fuzja wydaje się dla mnie bardzo ciekawa. Na miejscu 4 mamy fuzję Arceusa i Umbreona, co daje nam Arceona i jest to Umbreon z taką charakterystyczną grzywą i z braku lepszego słowa, bo nie wiem jak to określić, obręczą Arceusa wokół tłowia, no i też z majestatem tego Pokemona. Na miejscu 3 mamy fuzję Darkraya i Glaceona, przez co wychodzi nam Darkion czy coś takiego. I ta fuzja, jak dla mnie, wygląda świetnie i idealnie. Po prostu łączy te dwa Pokémony i w sumie to nie mam już co więcej dodać. Na miejscu 2 mamy fuzję Mewtwo i IV, przez co wychodzi nam Mewvie. I jest to IV w odcinach fioletu i szarości, razem z charakterystycznymi rogami Mew na głowie. No i na miejscu 1 mamy fuzję IV i Milotika, przez co wychodzi nam IVTIK, czy jakoś tak. I jest to Pokémon podobny do Wampiriona ze względu na wodne pochodzenie Milotika, dzięki któremu ma on takie same, jakby to powiedzieć, wachlarze na głowie i ogon. Spodobały mi się w nim te fajne kolory Milotika na jego tylnych łapach i ogonie. No i w sumie nie ubyło mu też nic, jeżeli chodzi o piękną i majestatyczność Milotika. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnij wbić na fanpage i zasubskrybować kanału, jeśli ci się spodobało. I chcesz
więcej, aby zostać moim Patreonem. Także cześć.